zmierzam, a to, że wierzę, powtarzam dziś. Na okrągu chcę z kościołem iść. Jestem jego przedstawicielem tutaj. O tym właśnie, młody człowieku, jest ta nuta. Ja pozdrawiam ciebie i twojego zioma. Siemasz, małulacik, to boska piona. Bóg dał ci tożsamość i linie papilarne, abyś śmiał się i cieszył naprawdę niebanalnie. Pozdrawiam was, dziewczyny, naprawdę prosto dziś. Naprawdę warto z jedną twarzą i sianie malować się śmiało od samego rana. W szkole pokazywać jaka dama. Lepiej czytać i rozwijać potencjał duszy, który później serce kudłatego skruszy. Wiem, co w duszy jest wielu młodych ludzi. Hej, widzę, że popcorn cię nudzi. Zostaw popcorny, zacznij książki czytać, a kiedy problem jest, to Pana Boga pytać. To był już trzeci taki festyn w parafii świętego Michała w Goleszowie. Zabawa połączyła całe rodziny. Jedną z głównych atrakcji był m.in. koncert Dobromira Makowskiego i jego rap pedagogii. To jest coś niebywałego, z taką mocą, z takim entuzjazmem, z taką autentycznością. Dziękujemy za ciebie, za twoją rodzinę, za to świadectwo. Moi drodzy, niech to zostanie zapisane. Idźmy z tym dalej. Nie zostawiamy tego sami dla siebie. Jutro jeszcze do południa u nas tutaj Dobromir w naszym kościele, kochani. Okazja, żeby go spotkać teraz po błogosławieństwie. Można podejść. Można żółwika przybić, można uścisnąć, moi drodzy. Ja bardzo, bardzo mu dziękuję za to, że przyjął zaproszenie ze swoją rodziną, ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, moi drodzy. Jestem bardzo szczęśliwy, że tacy ludzie przyjechali do nas. Zdarzenie jest po to, żeby przede wszystkim spotkać tego, od którego mamy wszystko, co najlepsze. Żeby jego uczcić i też spotkać się z drugim człowiekiem. To jest najważniejsze, żeby razem pobyć. Masa ludzi przyszło, myślę, po to, żeby się spotkać, żeby razem pobyć, posłuchać dobrej muzyki, pogadać. Przed chwilą wisienka na torcie, Dobromir Makowski. Niesamowity koncert, świadectwo. Myślę, że to było to, co chcieliśmy osiągnąć, żeby pomóc ludziom spotkać się z kimś, kto spotkał Jezusa i że to naprawdę działa. Bo odpust Michała Archanioła w tej parafii patrona to jest kiedy dokładnie? 29 września tego roku, za kilka tygodni już teraz zapraszamy, ale dziś zaczęliśmy obchody 110-lecia naszego kościoła, które no chcemy ratować, chcemy, żeby był piękny, ale przede wszystkim chcemy powalczyć o ludzi, o każdego, o młodych, o rodziny, żeby zobaczyli, że Bóg naprawdę jest i że w tym świecie, który totalnie płynie w drugą stronę, można płynąć we właściwym kierunku. Masa ludzi się zaangażowała, to nasi parafianie, ludzi pełni oddania, którzy od wtorku już tutaj przygotowywali scenę, to wszystko, co tutaj jest, a także wielu ludzi dobrej woli, parafianie, którzy zrobili świetne ciasta, którzy poświęcali swój czas, siebie i cały dzień tutaj, dzisiaj też na tym słońcu służyli innym. Masa ludzi dobrej woli, ludzi, którzy bezinteresownie są, chcą pomagać, chcą dla Pana Boga zrobić coś naprawdę dobrego. Ja się cieszę, że hospicjum przyjęło to zaproszenie. Rzeczywiście to jest taki piękny też element tego spotkania. Natomiast, no tak jak mówili, celem jest najpierw spotkanie z Najwyższym. Natomiast takim celem drugo-trzeciorzędnym jest też ratowanie naszego kościoła, który no, nie wygląda najlepiej, ale chcemy, na ile Pan pozwoli, czynić go piękniejszym, żeby ludzie czuli, że to jest ich miejsce, gdzie mogą przyjść i spotkać kogoś, kto ma odpowiedź na to, co w nim najgłębsze. Także też chcemy ten kościół pomalutku odremontować, naprawiać, żeby stawał się piękny. Trzeci festyn rodzinny u świętego Michała w Goleszowie odwiedził Mariusz Jaszczurowski. Witam wszystkich, naprawdę szczerze, jestem tak zwanym pańskim szermierzem. Pozdrawiam tatę, co wciąga brzuch, ale widzę, jak mu skacze, ależ piękny ten ruch. Tata jak duch, śmieje się, pozdrawiam, nawet z wąsem piątkę zostawiam. Jest syn, szanuj tatę, młody człowieku, bo on na tej ziemi nie spełni wielu wieków. Warto kochać dzisiaj, a więc pozdrawiam serdecznie. Razem z tatą małolacik, czuj się dziś bezpiecznie. Okulary, koszuleczka, prąd i woda, a nie YouTube, TikTok, pusta woda. Wszystko, co masz, zawdzięczasz temu tacie. Fajny spot, spodnie moro, brudne gacie. Pamiętaj, żeby skarpety przeprać wieczorem. I wyłączaj na YouTubie to, co chore.